Płatne staże to nowość programu aktywizacji w powiecie sanockim. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jeszcze w tym roku da taką możliwość dwóm osobom. Półroczny staż pomoże im przygotować się do przyszłego zawodu. Myślę, że to jest rewelacyjna forma wsparcia chyba dla obu stron, dlatego że raz, że i uczestnicy projektu nauczą się wykonywania różnych zadań i czynności w miejscu pracy, gdzie są to zazwyczaj, można powiedzieć, studenci, którzy kończą, prawda, studia i dopiero wchodzą na ten rynek pracy. Jak i dla pracodawcy myślę, że to też jest forma wsparcia, tym bardziej, że tak jak wcześniej wspomniałam, nie ponoszą oni za to żadnych kosztów. Bardzo są potrzebne takie pomysły, bo dają możliwość, no nie wiem, rozwinięcia się zawodowego. Jesteśmy zawsze chętni i otwarci, aby takie osoby przyjmować i w ten sposób ułatwiać im start w pracę zawodową. Program aktywizacji od lat cieszy się popularnością. Chcą w nim brać udział zarówno starsi, jak i ci, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. W każdej firmie są potrzebni pracownicy administracyjni. Są odpowiedzialni za rzeczy, które przykładowo maszyny nie mogą wykonywać. Uczestnicy mają już za sobą indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym oraz turnusy rehabilitacyjne. Urzędnicy zakładają, że w tym i w kolejnym roku z programu skorzysta 110 osób. Rozpoczął się już kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych i tu mam taką nowość, bo osoby będą mieć kurs języka migowego pierwszego stopnia. Będzie to kurs KDI, który rozpoczął się już też jeden uczestnik projektu. To jest dosyć taki nietypowy kurs. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dostało dotację na ten program z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na dwuletni projekt sanocka placówka otrzymała blisko 1,5 miliona złotych.